Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o funkcji Print & Cut. Jest ona dostępna we wszystkich modelach ploterów Silhouette i pozwala na wycięcie za pomocą plotera grafiki czy tekstów wydrukowanych na drukarce. Dzięki temu możemy stworzyć papeterię ślubną, w tym zaproszenia, winietki czy zabieżki na alkohol, kartki i pudełka z wybranym motywem, personalizowane naklejki, kolorowe topery, a także karty pracy i gry dla dzieci. Jak przygotować projekt, aby wyciąć grafikę? W programie Silhouette Studio w ustawieniach strony wybieramy zakładkę Znaczniki i włączamy je. Są one widoczne w narożnikach arkusza, a po wydrukowaniu zostaną odczytane przez ploter. Tak przygotowany projekt wysyłamy do druku, wybierając ikonę drukarki z paska narzędzi. Druk można wykonać za pomocą drukarki laserowej lub atramentowej. Wydruk układamy na macie plotera i ładujemy ją do urządzenia. Następnie w programie Silhouette Studio przechodzimy do zakładki Wyślij. Wybieramy materiał, na jakim będziemy wycinać i wysyłamy plik do plotera. Urządzenie rozpoczyna pracę od odczytania znaczników. Dzięki temu jest w stanie określić położenie grafiki na macie i precyzyjnie wyciąć stworzone przez nas kształty. Jeżeli film się Wam spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków.